Cześć, ja jestem Cyprian. Przepraszam, że tydzień nic nie wrzucałem, przygotowałem więc dla was kilka odcinków na zapas i będę je na bieżąco publikował. Z racji, iż niepokojące momenty bardzo wam się spodobały, postanowiłem zrobić kolejne, tym razem 5. Jeżeli chcesz więcej, standardowo zostaw łapkę w górę, ja już nie przedłużam i zaczynajmy. Buka. Tak w zasadzie z tą postacią nie ma jednego momentu, jest kilka. Ale czym to w ogóle jest? Istota podobna do skały o potężnej posturze, bladych oczach i wyszczerzonych zębach. Pojawiając się przynosi chłód, zamraża ziemię. Jeśli natomiast przebywa dłużej niż godzinę w danym miejscu, nic tam już nie wyrośnie. Ma zwyczaj pojawiania się w ciemnych miejscach, na przykład w piwnicy. Jest to mój strach dzieciństwa, nie wiem czy wy się baliście, piszcie w komentarzu. Nawet gdzieś słyszałem takie powiedzenie, jedna scena, wiele nieprzespanych nocy. Flapjack, czyli kreskówka, o której mówiliśmy poprzednio. SpongeBob. Straszne? Nie powiedziałbym, choć zależy. Na pewno obrzydliwe. Jeśli jesteś wrażliwy, przewiń. Naprawdę przewiń. Jak coś to ostrzegałem. Billy i Mandy. Jest to również podobnie jak Hojrak, tak zwany horror dla dzieci. Rocko i jego świat. Tutaj nie muszę chyba nic mówić. Jest to koniec dzisiejszego odcinka, jeżeli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, jak zwykle takie moje małe przypomnienie. Wpadajcie na Insta, gdzie się pojawiają ciekawostki, ja się już z wami żegnam i siemanko!